Najlepszym prezentem na pierwsze urodziny telewizyjnego kanału Teletoon Plus było współtworzenie go przez same dzieciaki. Tworzenie telewizji wymaga studia, więc zaczęliśmy od przygotowania aplikacji, w której umieściliśmy autorskie kreskówki Teletoon Plus w oryginalnej wersji językowej. Dzieci miały możliwość wgrania własnego dubbingu lub dodania napisów. Aby zabawę uczynić atrakcyjniejszą, przygotowaliśmy efekty specjalne, takie jak głos pszczoły czy mowa robota. Na stronie umieściliśmy zabawnego pomocnika, który na każdym etapie dopingował uczestników i podpowiadał im, co mają robić dalej. Cała aktywacja przybrała formę konkursu, w którym nagrodą były warsztaty telewizyjne. Odbywały się one w prawdziwym, mobilnym studio, które wraz z Teletoon Plus zawitało do szkół, do których chodzą zwycięzcy wyłonieni przez jury. Najlepsze filmy stworzone w domowych studiach telewizyjnych zostały oczywiście wyemitowane na antenie prawdziwej telewizji. Aplikacja została uruchomiona jednocześnie w wielu miejscach w internecie. Na stronie teletoonplus.pl, na Facebooku, w komunikatorze GaduGadu i na kanale marki na YouTubie. W ciągu miesiąca zanotowaliśmy ponad 172 tysiące wizyt na stronie, 126 tysięcy unikalnych użytkowników, 293 tysiące wyświetleń. A najważniejszy wynik to aż 4559 dodanych kreskówek. W ten sposób Teletoon Plus stał się kanałem tworzonym dla dzieci przez nie same.